Główną, Kotarek Ernest, Kotarek Cyprian, Knera Piotr, Ślązak Dawid, Ignatowski Patryk, Ignatowski Eryk, Bibala Adam, Krup Karol, Regisz Michał, Placy Kartosz. Ta ekipa się nie zmienia od wczoraj, ten sam skład. Witamy bardzo serdecznie, Profart. Rozpoczęcia ekipa Dragona. I mamy 1-0. Cyprian Kotlarek. Strzelec pierwszej bramki, w pierwszej tercji. Daniel Grot z sercem bramki na 1-2. Jest bramka kontaktowa dla ekipy Dragona. Mamy trzecią bramkę. Numer 8. Bramkę na 2-3. Łukasz Dym z strzelcem bramki ma 2-3. Jestem od ciebie na moc. Ty no i pora mi wita. Dobra muzyczka, Call on Me. Trzy do dwóch. 10 minut do końca spotkania. I mamy bramkę na 3-3. No właśnie teraz nie wiedziałem, co pan sędzia pokazał. Królik. No i właśnie, szybka odpowiedź Profartu. 4-3. Oh,
No i sędzia czekał do samego końca. Mamy rzut wolny i będzie żółta kartka dla numeru 16 z Gówna. A z numerem 16 Ignatowski Patryk został ukarany żółty nest. I zobaczymy, który wyjdzie lepszy. A mamy 4-4. Łukasz Krus z strzelcem bramki czwartej. 4-4. Dragonie. Pewnie 2-1 dla Dragona. I mamy 2-2. Dragon Bojano pokonuje Profart Gówno. A my zapraszamy już na rozgrzewkę ekipy KS Sokół 1946 Sokółka. Przeciwnikiem tradycyjnie gospodarze. No witam, Erni. No chyba nie spodziewaliście się, że dzisiaj taki trudny będzie mecz, choć no każdy przeciwnik, no, wiadomo, każdego się szanuje, prawda? No jedna to, że na razie nam stawiła. Nastawialiśmy się na to, że ten mecz będzie trudniejszy. Dragon Bojano to jest drużyna, która już gra kilka lat w Beach Soccer. Witanie z sędziami, sędzią. Nie nastawiałem się na walkę siłową, a raczej na taktyczną. No i chłopaki w drugiej tercji, od kiedy usiedli nas trochę wyżej, zaczęliśmy się gubić. Brakło zimnej krwi, za to wystarczyło jej Dragonowi. Wyszło jak wyszło. Zagitała. No tak, no tak, patrząc chwilę, tak? Na waszą grę, gra no, nie była zła. Dzisiaj zabrakło rzeczywiście bardzo mało do tego sukcesu. No remis, przegrana przez karny, no nie, to się trafia, tak? Oczywiście, taki jest sport, aczkolwiek dla nas cel jest prosty. Chcemy awansować do Ekstraklasy, a no, żeby awansować, nie możemy grać takich meczów. Musimy grać zdecydowanie, pewnie swoją grę, bez możliwości gubienia się w sytuacjach, kiedy przeciwnik zagra wyższym pressingiem. Dzisiaj to nie wyszło, ale będziemy próbować poprawić na następny turniej. Także dziękuję Ci i chyba tak na bieżąco do szatni poprawimy to, co było złe i w następnym meczu zapewne będzie tak jak zwykle. Witam, Łukasz. No bardzo dobry mecz. Mecz walki, no są pierwsze punkty. Na bieżąco, jak to oceniasz? No, można powiedzieć, początek bardzo trudny. Po wczorajszym takiej porażce z Chojnicami udało się nam troszkę dzisiaj zebrać w głowach myśli. I udało się w sercach, troszkę nam już troszkę lepiej poszła. I w karnych w głowach jednak zostało i wygraliśmy. Tak, no, tu wyszło to wasze doświadczenie przy karnych, szczególnie no, ostatni karny Królika, no, celebrowany i perfekcyjnie wykonany. Także widziałem, jak na trybunach rodzina drżała. Ostatnio też mu nie najlepiej wychodziło, ale najważniejsze, że dzisiaj weszło i są te punkty, chociaż tam malutkie, ale są. No ja tak z boku patrząc, no, wróciła drużyna. Tak, dzisiaj charakter troszkę wrócił w walkach do końca. Trzecia tercja chyba pokazała dzisiaj, że walczymy dalej, nie zatrzymujemy się i walczymy o Ekstraklasę. Ja też nie zatrzymuję, także odpoczywajcie i czekamy na wasz ostatni mecz. Kim jeszcze gracie, przypomnij? Teraz gramy Sokół, bodajże tak. Sokół nam gdzieś zaginął, tak chwilowo, także czekamy na Sokół, bo już powinni grać, a w tej chwili nie ma, kto wie co się dzieje. Mam nadzieję, że uda nam się teraz kolejne punkty wynieść z boiska. Także gratuluję tego cennego punktu. Do zobaczenia. Dziękuję. Następnie. Do zobaczenia.